Anna Kluczyńska, witam Was na kanale W Sercu Polski. Jesteśmy dzisiaj w Starym Młynie w Zgierzu. Odbywają się warsztaty charakteryzacji z Panią Karoliną Dębowską. Pani Karolina jest młodą Zgierzanką, ukończyła Międzynarodową Szkołę Charakteryzacji w Poznaniu i dziś tematem tych warsztatów będzie biały łabędź, czarny łabędź. Zapraszam Was do obejrzenia tego materiału. Będziemy podpatrywać, jak młode dziewczyny robią sobie makijaż na białego bądź czarnego łabędzia, jaka będzie to charakteryzacja, jakie będą użyte kosmetyki, peruki i inne akcesoria. Oraz porozmawiamy z prowadzącą te warsztaty, panią Karoliną. Ja Was zapraszam do zostawiania łapek w górę, subskrypcji, udostępniania tego materiału. Zaznaczcie sobie dzwoneczka, żebyście wiedzieli o każdym moim nowym materiale. Moje sociale są w komentarzu. Zaczniesz od korektora. Czy będziesz projektować? Czy już wiesz co i jak tutaj idzie? Sobie popatrzę na ten obrazek. Tak? Chciałabyś zaprojektować? Okej. To zaraz Ci przyniosę może. Witamy panią Karolinę Dębowską, prowadzącą dzisiejsze warsztaty. Pani Karolino, proszę powiedzieć, skąd się wzięło pani zamiłowanie do charakteryzacji? No cóż, moje zamiłowanie do charakteryzacji to nie jest taka prosta sprawa, ponieważ ja miałam bardzo dużo zainteresowań od zawsze plastycznych, takich rękodzielniczych i nie mogłam znaleźć takiej jednej dziedziny, która by mnie tak naprawdę pasjonowała, nie mogłam się skupić na jednej rzeczy. No i tak też wpłynęło na to, że poszłam do technikum usług fryzjerskich i tam w czasie tak naprawdę zdalnego nauczania mieliśmy zadawane różne stylizacje, tego na przykład stylizacja walentynkowa albo stylizacja świąteczna. I te prace dla mnie jakoś tak były, nie wiem jak to ująć, może za mało ambitne i ja uznałam, że dopełnię to makijażem, ale u mnie makijaż nigdy nie kończył się na oczach i na twarzy, takim normalnym, dziennym makijażu, tylko zawsze on wychodził gdzieś poza te normy. I tak to się przeradzało w coraz więcej. Tak, i później wysyłaliśmy, no i zachęciło mnie to do takiego ambitniejszego trochę podejścia do typowo makijażu. No i to się przerodziło właśnie w charakteryzację. I druga kwestia, że przez to, że to mnie tak zainteresowało, takim motywacyjnym po prostu bardzo kopniakiem, że tak to nazwę, było to, że zgłosiłam się do Zgierz Ma Talent. To było chyba 2 lata temu już i zajęłam pierwsze miejsce moim filmikiem dotyczącym charakteryzacji. Zaprezentowałam tam swoje pierwsze prace, na które jak teraz patrzę, to są po prostu dużo niżej poziomem, ale to był dla mnie taki super początek, że dostałam wtedy nagrodę, właśnie mogłam kupić pierwsze takie lepsze kosmetyki. Później tak, zachęciło mnie ta wygrana pierwsze miejsce, żeby kontynuować tam przygodę z charakteryzacją, że ja coś tam jednak potrafię. Później przez rok jeszcze się zajmowałam publikowaniem na Instagramie, na TikToku, uczeniem się, jak to zrobić, żeby wyglądało dobrze, takim troszkę manipulowaniem kamery, że tak. I to zadecydowało właściwie o tym, co ja chcę robić dalej, to znaczy poszłam do szkoły charakteryzacji. I później już po prostu jako bardzo się rozwinęło moje zamiłowanie do tego typu aktywności.
I teraz właściwie prowadzę te warsztaty, ale zamierzam pracować dalej jako charakteryzator późniejszym. A jaki był temat dzisiejszych warsztatów? Co tutaj dziewczyny robiły? Dzisiejsze warsztaty, ta pierwsza część, pierwsza grupa, to była metamorfoza czarnego łabędzia z jeziora Łabędziego, właściwie wzorowane trochę na filmie, ale dziewczyny miały tutaj dużą dowolność, miały najpierw pokazane pewne inspiracje. To mógł być taki makijaż trochę wieczorowy, takie smoki, a jako takie wyciągnięte, ale mogło być jak najbardziej inspirowane tym czarnym łabędziem. Mogły doklejać sobie piórka. Chodziło przede wszystkim o to, żeby mogły sobie potestować różne, te warsztaty temu służą przede wszystkim, żeby mogły testować różne kosmetyki. Dowiedzieć się czegoś o technikach, o blendowaniu, o konturowaniu. Myślę, że dużo mogły wyciągnąć, mogły z tych warsztatów, mogły dużo pytań zadawać. No i te rzeczy się służą. Niekoniecznie, żeby zrobić coś na Instagrama fajnego, chociaż to jak najbardziej, ale żeby nauczyły się odkrywać to, ile się da zrobić kosmetykami. Można dać na przykład jakiś tam kolor i później na wierzch błyszczyk i wtedy on jest takie delikatne i błyszczące. Albo można, tak jak on tam ma zrobione, maszynkę, a na wierzchu ma świetla, ale zaraz się podam jak to zrobić. Także wybierz sobie kolor, który ci się podoba i jest taki chłodniejszy, bo on sobie będzie pasował. I sobie patrz tam tą stronę, tam na dobra, i teraz drugie pytanie. Super. Powiem ci, że obrałam się na pierwszy, i wiesz, tam kamień ładnie to wygląda, i teraz tam nie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Proszę Was o łapki w górę, subskrypcję kanału W Sercu Polski, komentarze i udostępnienia. To jest o tyle ważne, że będę bardziej widoczna w sieci. Na ten moment, gdy nagrywam ten materiał, mam już aż 43 subskrybentów, także naprawdę bardzo dziękuję za tę ilość i proszę jeszcze o te kilka i w ogóle więcej, to będzie Was aż 50. Mam również założony fanpage W Sercu Polski, Instagrama i TikToka, więc na tych socialach możecie mnie znaleźć. Można się poprzez te social media kontaktować ze mną oraz mailowo na adres wsercupolski@gmail.com. Dziękuję i do zobaczenia.